Miejmy nadzieję, że kinowej ekranizacji słynnej trylogii Dmitrija Gluchowskiego doczekam się szybciej niż premiery wielokrotnie już przekładanego filmu Avatar 2. Ale nie o Avatarze będziemy w dzisiejszym odcinku mówić. Dzisiaj zajmiemy się zebraniem do całości wszystkich informacji, które aktualnie wiemy o planowanej od dawna już filmowej adaptacji Metro 2033. Zapraszam do oglądania. Początkową datą premiery filmu miał być 1 stycznia tego roku. No ale z wiadomych przyczyn dzień premiery został przełożony. O ekranizacji zaczęto mówić głośniej już w 2012 roku. 4 lata później film został oficjalnie zapowiedziany, aczkolwiek po pewnym czasie projekt porzucono ze względu na konflikt z ówczesną wytwórnią, która miała ten film wyprodukować. O projekcie znowu zrobiło się głośno, kiedy to właśnie Dmitrij Gluchowski napomknął, że film taki powstanie i prace już nad tym filmem ruszyły. A planowaną datą premiery wtedy był właśnie 1 stycznia 2022 roku. Aktualnie z tego co wiemy film jest planowany na 2024 rok. Za reżyserię ma odpowiadać Egor Baranow, znany z takich produkcji jak Ostatni Postojunek czy horroru Gogol. Filmy te ogólnie wypadły dosyć dobrze. I w sumie fajnie, że zatrudniono reżysera, który jednak ma pewne doświadczenie w horrorach czy po prostu w filmach fantastycznych. Pieczę nad projektem jako scenarzysta będzie sprawował tutaj sam Dmitrij Gluchowski, więc o zgodności ekranizacji z pierwowzorem raczej nie musimy się martwić. Budżet przeznaczony na film ma wynosić około 35 milionów złotych, czyli gdzieś około 970 milionów rubli, jeżeli się nie mylę. Mogłoby się wydawać, że to naprawdę mały budżet, ale patrząc z innej strony jest to naprawdę duża kwota, patrząc na to, jakie pieniądze są przeznaczone na rosyjskie filmy. Wytwórnie, które będą odpowiedzialne za film to TNT Premier Studios Company, Partnership Company i TV Free Channel. Sam film ma być historią Artema, który jednak jest głównym bohaterem całej trylogii książkowej. Zacja tego filmu ma też się opierać na wydarzeniach z pierwszej części. Dostaliśmy także koncept arty, które za chwilę sobie po kolei omówimy. Na pierwszej grafice widzimy prawdopodobnie jakiegoś stalkera, bądź właśnie Artema. I prawdopodobnie widzimy tu też jakąś opuszczoną stację metra. Na drugim obrazku widzimy bestie, powstałe w wyniku mutacji, które czyhają na naszych bohaterów w świecie nad metrem. Jest tu także jakiś stalker i wygląda to naprawdę bardzo klimatycznie. Na kolejnych grafikach widzimy znowu świat na powierzchni Ziemi i bardzo możliwe, że postacie widoczne na tym zdjęciu to słynne potwory zwane czarnymi, znane właśnie z pierwszej części Metra 2033. Pamiętajmy jednak, że są to dopiero koncept arty i nie ma co się na razie za bardzo nastawiać pozytywnie lub negatywnie patrząc tylko na grafiki. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku dostaniemy jakąś chociaż krótką zajawkę filmu i że premiera tej produkcji więcej się już nie opóźni. Jeżeli wyciekną kolejne informacje na ten temat, to oczywiście będę Was o tym na bieżąco informował. Oczywiście także nie zapomnijcie o subskrypcji, jak i łapce w górze, jeśli film oczywiście się podobał. I co? Do zobaczyska w następnym odcinku.